Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać w progach wirtualnych Uniwersytetu Warszawskiego na spotkaniu zatytułowanym Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zajmuję się tym tematem już od wielu lat ze względu na... Bardzo proszę wyciszyć mikrofony, drodzy Państwo, bo słyszę jakieś odgłosy, a nie chciałbym, żeby to przeszkadzało nam w spotkaniu dzisiejszym. Kultura popularna jest takim tematem, którym zajmuję się już od wielu lat i napisałem na ten temat monografię, wiele artykułów. I postanowiłem, że na takim spotkaniu, na którym ciężko jest przewidzieć, jakie jest Państwa ogólne doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, jako drugiego, jako odziedziczonego, opowiem o kilku kwestiach ważnych, teoretycznych, które będą w stanie Państwa ośmielić do tego, by zaangażować się w korzystanie nie tylko kultury wysokiego kanonu, ale także i przede wszystkim tej kultury, którą publiczność uważa za łatwiejszą i przyjemniejszą. Mamy ku temu kilka istotnych powodów. Pierwszy powód jest taki oto, że język polski należy do języków rzadziej nauczanych, w niektórych miejscach nazywanych tak, jak widzą Państwo na slajdzie także. A to oznacza, że czy nam się podoba, czy nie, zastanawiając się nad kwestiami metodycznymi, powinniśmy bardziej obserwować to, co się dzieje w językach o podobnej wielkości, niż koncentrować się na tym, co uprawia się w tak zwanych językach największych. Oczywiście należy czerpać ze wszelkich doświadczeń, natomiast porównywanie języka polskiego i nauczania języka polskiego jako obcego do nauczania języków tych rzadziej nauczanych może przynieść nam kilka ciekawych spostrzeżeń, a przede wszystkim pozwoli nam na wykorzystanie czyjejś dobrej wiedzy na temat takich oto elementów, które zapisałem na slajdzie. To są punkty, ale mogą to być też pytania. Na przykład, jaki jest prestiż Twojego języka? Jaka jest moc języków? Co to jest soft power i w jaki sposób korzystać z takiego politologicznego określenia w kontekście glottodydaktycznym? Te wszystkie pomysły i przemyślenia prowadzą nas do takiej konstatacji, że w sytuacji, w której nauczamy języków rzadszych, warto jest się spytać o to, jakie są motywy, dla których ludzie uczą się języków, zwłaszcza tych języków takich jak język polski. I te motywy są rozmaite, bo oczywiście każdy dydaktyk stara się zrobić taki rekonesans w swojej grupie i dowiedzieć się, a dlaczego pani uczy się języka, a co spowodowało, że pan zapisał się na nasz lektorat i tak dalej, i tak dalej. Powody mogą być rodzinne, mogą być romantyczne. Praca na pewno rzadziej niż praca z językiem angielskim, niemieckim, francuskim. Tu ta kwestia prestiżowa jest niezwykle istotna. Prestiż języka polskiego wzrósł ze względu na to, że w 2004 roku Polska stała się jednym z krajów Unii Europejskiej. Zatem staliśmy się częścią tego Zachodu, który jest bogaty, który jest wygodny, o dostęp do którego warto rywalizować. Więc prestiż języka polskiego na pewno, na prestiż języka polskiego na pewno ma także wpływ fakt, że język polski jest drugim albo trzecim językiem słowiańskim. Język rosyjski jest pierwszy. Nie umiem Państwu powiedzieć, czy język ukraiński jest aktualnie większym językiem od języka polskiego, ale ze względu na liczbę obywateli Ukrainy jestem w stanie przyjąć, że język ukraiński jest albo będzie językiem większym, ale polski, mimo tego, że jest drugim czy trzecim językiem słowiańskim, jest pierwszym słowiańskim językiem Unii Europejskiej. Zatem z kilku takich politycznych, ekonomicznych powodów warto się uczyć języka polskiego, warto w Polsce studiować. Aktualna sytuacja jest straszna, okropna. Te dramatyczne przeżycia, o których słyszymy od naszych przyjaciół z Ukrainy, nie zmieniają faktu, że język ukraiński, język polski w tym kontakcie
funkcjonują już od jakiegoś czasu i że Ukraińcy stanowią ogromną grupę osób zainteresowanych językiem polskim czy polską kulturą. Zatem widzimy, że nasi najbliżsi sąsiedzi także wierzą w język polski, uważają, że warto się go uczyć. I w przypadku języków rzadziej nauczanych, żeby utrzymać motywację, albo też, żeby poszerzyć krąg osób, które są zainteresowane takim językiem, jak na przykład język polski, musimy bardzo realistycznie spojrzeć właśnie na te wszystkie powody. Jeśli języka polskiego nie potrzebujemy aż tak bardzo do pracy, nie jest decyzją biznesową wybór języka polskiego, takiego samego kalibru jak decyzją biznesową jest wybór na przykład języka hiszpańskiego, języka chińskiego, no to może warto sprawdzić, czy do promocji języka polskiego i do upowszechniania jego znajomości nie warto wykorzystać dość instrumentalnie, ale jednak kultury polskiej, która ma wiele do zaoferowania. Może określenie uwodzenie kulturą nie jest określeniem najszczęśliwszym, ale jak na razie można z niego skorzystać, żeby wyjaśnić, o co chodzi w glottodydaktycznej relacji język-kultura w kontekście języka rzadziej nauczanego. Otóż przyciąganie kulturą powoduje, że ludziom chce się przychodzić na zajęcia z języka polskiego po raz pierwszy albo po raz któryś. Może to być kuchnia polska, może to być kontakt z fajnymi ludźmi z Polski, których poznaliśmy gdzieś w świecie. Może to być gra wideo Wiedźmin i bardzo często tego typu argumentacje podają studenci, na przykład azjatyccy. Może to być na przykład piłka nożna i Robert Lewandowski, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jednym z najwybitniejszych sportowców, jakich mamy, i na przykład fani piłki nożnej chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat futbolu właśnie za pośrednictwem Roberta Lewandowskiego i dzięki takiej chęci na przykład zastanawiają się, czy nie warto by pouczyć się języka polskiego. I to jest niezwykle istotne, bo są takie miejsca na świecie, gdzie tego typu działalność reklamowa i takie ważne elementy kultury popularnej na przykład wpływają na wybór językowy młodych studentów, którzy na przykład nie wiedzą, co to znaczy tak do końca Europa i dla których naprawdę nie ma różnicy między językiem portugalskim, polskim, czeskim, węgierskim. Znają te największe kraje Europy, ale na przykład o tych mniejszych nie wiedzą nic. Zatem w sytuacji, gdy wiedza o Polsce jest taką niezapisaną białą kartką, to poszczególne ikoniczne postaci polskiej kultury współczesnej, polskiego życia współczesnego, mogą na przykład zadecydować o tym, że wybrano polszczyznę, a nie inny język podobnego kalibru. I tu warto się zatrzymać na moment na roli polonistyki międzykulturowej, bo gdyby Państwo spytali, które są najpopularniejsze kierunki i miejsca obecności polszczyzny w świecie, no to oczywiście moglibyśmy wskazać wszelkie miejsca polonijne, które znajdujemy na mapie świata. Ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kilkadziesiąt programów polonistycznych działa całkiem dobrze na przykład w Korei, Japonii, Chinach, Wietnamie, Indonezji. Polonistyka jest rzeczą, materią międzykulturową, czy nam się podoba, czy nie, i musimy uwzględniać także spojrzenie polonistów zagranicznych. Mogą to być poloniści zagraniczni z kraju oddalonego geograficznie, takiego jak na przykład Japonia i jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, profesor Tokimasa Sekiguchi. Mogą to być poloniści i polonistki, którzy reprezentują kraje sąsiednie. Proszę nie zapominać o tym, że współcześnie, kiedy staramy się pomóc przychodźcom z Ukrainy, to mamy także do dyspozycji ekspertów ukraińskich, nauczających języka polskiego, świetnie przygotowanych do roli, którą współczesna rzeczywistość
nam postawiła. I to także są przedstawiciele polonistyki międzykulturowej, może nie tak odległej geograficznie, natomiast ludzie, którzy także mają wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o kształtowanie wizerunku Polski w świecie. Ta polonistyka zagraniczna to jest temat, o którym moglibyśmy porozmawiać przy zupełnie innej okazji. Żeby nie przedłużać, postanowiłem, że przedstawię Państwu dekalog polonistyczny, glottodydaktyczny, glottopolonistyczny, sformułowany 20 kilka lat temu przez nieżyjącego już profesora Donalda Piriego z Uniwersytetu w Glasgow. Myślę, że te elementy nie wymagają specjalnych moich dopowiedzeń. Mogą Państwo sobie je swobodnie przeczytać sami. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę mimo wszystko na pewne elementy. Po pierwsze, na przykazanie pierwsze, czyli język polski nie jest trudny, bo warto sobie uświadomić, że język polski może być trudny ze względu na to, że kultura jest bardzo odległa, albo może być łatwiejszy ze względu na to, że kultura jest bliższa, ale generalnie nie ma żadnych lingwistycznych narzędzi, które pozwoliłyby zmierzyć trudność języka. Zatem nie ma co uprawiać defetystycznej propagandy, która miałaby zdezawuować język polski i na przykład obarczyć go jakimś tagiem trudności. No i przykazanie dziesiąte, które ja osobiście uważam za niezwykle istotne, pomijając fakt, że język polski jest strukturą logiczną, to warto sobie powiedzieć, że kultura polska da się zrozumieć wszystkim. Wszyscy mogą pojąć, o co chodzi w polskiej kulturze. Wiadomo, że pewne kwestie mogą być trudniejsze do omówienia w języku angielskim czy w języku polskim, ale to wszystko da się zrobić, o czym przekonują nas generacje specjalistów, bo po prostu jesteśmy ludźmi, inni są także ludźmi i na płaszczyźnie międzyludzkiej możemy wyjaśnić wiele rozmaitych elementów, które do tej pory wydawały nam się nieprzekładalne. Taki optymizm, który mogą Państwo usłyszeć w moich słowach, jest częścią mojego doświadczenia glottodydaktycznego, ale także pewnym dziedzictwem dyscyplinarnym, które pojawia się w glottodydaktyce polonistycznej. Tak dla porządku pokazuję Państwu subdyscypliny, które zostały sformułowane w monografii profesora Władysława Miodunki, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I z tego zestawu mogą Państwo wyłuskać te dwa punkty, które są szczególnie interesujące w pracy kulturoznawcy glottodydaktycznego, nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy koncentrują się na kulturze i wykorzystaniu kultury jako tego narzędzia, które pozwala podtrzymać zainteresowanie, motywację, a także promować Polskę w świecie. Ale na tej liście nie ma innych subdyscyplin, które warto dodać, a przez profesora nie zostały wprowadzone do tej listy, bo nie było jeszcze przekonujących argumentów w postaci monografii, które stosownie upomniałyby się o miejsce kulturoznawstwa glottodydaktycznego na przykład, lub też certyfikacji języka polskiego jako obcego. O certyfikacji będę mówił na kolejnym naszym spotkaniu, więc w tym momencie to pominę. Natomiast kulturoznawstwo glottodydaktyczne albo glottokulturoznawstwo polonistyczne to jest takie zagadnienie, które występuje bardzo wyraźnie w pracach na przykład Grażyny Zarzyckiej z Uniwersytetu Łódzkiego, czy też w refleksji mojej zachęcam Państwa do zapoznania się z monografią, której adres bibliograficzny podałem na dole slajdu. Natomiast, żeby była jasna sytuacja, chciałbym dopowiedzieć, że Centrum Polonikum jest w środowisku glottodydaktycznym polskim i światowym kojarzone właśnie jako to miejsce, w którym refleksję kulturoznawczą się uprawia w sposób pogłębiony. Po pierwsze, wynika to z tradycji samego Polonikum, bo mieliśmy szczęście do autorów, którzy zajmowali się tą problematyką już w latach 60. czy 70., więc wypisałem tutaj nazwiska swoich kolegów, takich jak
doktor Jekiel, profesor Rowiński, profesor Garncarek, dyrektor Jolonkiewicz, w zestawieniu z reprezentantami innych ośrodków, profesor Zarzycką z Uniwersytetu Łódzkiego, ze wspaniałymi koleżankami także z Uniwersytetu Wrocławskiego, Anną Burzyńską-Kamieniecką czy Urszulą Dobesz, czy także dzięki refleksji doktora Jerzego Kowalewskiego, a także warto dodać oczywiście wspomnianego profesora Władysława Miodunkę czy profesora Przemysława Gębala. W tych wypowiedziach, w tych głosach, w tych tekstach pojawiło się bardzo dużo inspirujących obserwacji teoretycznych i praktycznych, do których Państwa z chęcią odeślę. I w tego typu sytuacji warto jest zdefiniować, drodzy Państwo, kulturę. Jest to nietrudne, bo definicji kultury mamy bardzo dużo. W kontekście glottodydaktycznym mamy to szczęście, że ta refleksja, którą możemy czynić w Polonikum, kontaktuje się z dokonaniami Instytutu Kultury Polskiej, naszego wydziału. To badacze z Instytutu Kultury Polskiej, badacze i badaczki, reprezentują takie antropologiczne rozumienie kultury, które ma sens w kontekście glottodydaktycznym. Zgodnie z tym rozumieniem, kultura to coś, co kumuluje, a nie eliminuje. I to bardzo dobrze widać w procesie glottodydaktycznym, gdzie każda wiedza na temat kultury, codzienności, otoczenia, praktyk codzienności, czegokolwiek byśmy tu nie wymienili, jest istotna, by nasze kompetencje były wyższe, by znajomość języka docelowego była lepsza. I tu na marginesie warto dodać, że w dyplomacji publicznej, z którą też bardzo często łączy się glottodydaktykę polonistyczną, mamy równie interesujące rozumienie kultury, bo w tego typu dziedzinie kultura stanowi nośnik komunikacji między państwami, społeczeństwami, gospodarkami. Zatem na tej podstawie można powołać do życia, co też uczyniliśmy i to jest aktualna rzecz, którą ja się zajmuję, właśnie taki komponent, w którym nauczanie języka polskiego jako obcego rozumie się jako działanie dyplomacji publicznej. Warto przyjąć kilka założeń. Zawsze, kiedy planuje się lekcję wykorzystującą elementy kulturowe w glottodydaktyce, mianowicie są to takie oto założenia. Codzienność jest dla nas punktem wyjścia w nauczaniu języków obcych. Potoczność. Tutaj wszystko zależy od poziomu kontaktu z językiem, od poziomu wbiegłości, bo o ile wczesne poziomy przygotowujemy do kontaktu językowego w takich sytuacjach życiowych, w sklepie, na peronie, w rozmowie telefonicznej, przy zamawianiu taksówki itd., itd., to ludzie, którzy wchodzą na wyższe poziomy znajomości języka, bo na przykład wiążą się z polszczyzną ze względów profesjonalnych, nie tylko jako tłumacze literatury czy profesorowie filologii polskiej. Może to być zainteresowanie na przykład kogoś, kto zajmuje się biznesem czy technologiami, prawda? To tego typu znajomość języka polskiego nie będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do potoczności. Zatem potoczność jako kategoria jest o wiele bardziej istotna na samym początku przygody z polszczyzną, a potem jej znaczenie może rosnąć lub maleć w zależności od tego, czego potrzebujemy. Oczywiście, jeśli jesteśmy w kontekście tłumaczenia literatury, to wiemy, że na przykład tłumacze Doroty Masłowskiej muszą posługiwać się nie tylko językiem potocznym, ale także slangowym, rzeczami, które prawdopodobnie są już passé z perspektywy młodych generacji. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przetłumaczyć to dzieło, ale zanim przetłumaczy się takie dzieło, to trzeba je zrozumieć. Więc tutaj ten temat wymaga dalszego przedyskutowania, natomiast można przyjąć takie ogólne założenie, że jeśli codzienność stanowi punkt wyjścia dla nas w nauczaniu języków obcych, to potoczność już należy tutaj przepatrzeć i jakoś konkretnie zdefiniować. Po drugie, istnieje coś takiego jak edukacja formalna i nieformalna. Wiemy, że nasi uczniowie mogą przynieść na zajęcia pewne frazy, pewne określenia, które pojawiły się
kompletnie nieformalnie, na ulicy, w rodzinie, w kręgu koleżeńskim. Zatem czy chcemy, czy nie, to musimy liczyć się z tym, że do naszej lekcji, która została precyzyjnie zaplanowana, może wkraść się jakiś taki element zewnętrzny, który spowoduje, że będziemy musieli zaimprowizować pewien fragment spotkania. Jest to rzecz naturalna, myślę, że każdy się z tym liczy, biorąc pod uwagę własne doświadczenia z uczeniem się języków. Dodatkowy argument podaje nam Grażyna Zarzycka, ja to zostawię tutaj bez komentarza, bo mogą Państwo to w sposób szybki sobie przeczytać. W ten oto sposób w dziedzinie, jaką jest kulturoznawstwo glottodydaktyczne, możemy zauważyć istnienie kultury popularnej, która w kontekście glottodydaktycznym będzie dla mnie zbiorem przekazów, tekstów, treści, ale także praktyk codzienności bliskich ciał. Do tego jeszcze się odwołam. Wymagających zaangażowania i współuczestnictwa. I to jest niezwykle istotne, że w nauczaniu języków obcych kultura popularna stanowi nośnik treści edukacyjnych i jest kodem pośredniczącym, który łączy obszary wysokoartystyczne z tym, co potoczne i codzienne. I od razu pojawia się pytanie, które mogłyby zadać niektóre osoby zgromadzone na dzisiejszym spotkaniu. Takie oto, że w porządku, to co zrobić z ocenianiem i wartościowaniem kultury? Przecież przywykliśmy do takich kategorii opisu, jak na przykład kultura popularna, kultura elitarna. Te potoczne określenia typu niska czy wysoka. Co z kulturą masową? Przecież jeśli mówimy, że kultura kumuluje, a nie eliminuje, no to jaki sens ma wyróżnianie takich podkategorii, jeśli wszystko jest istotne z perspektywy glottodydaktycznej? No, odpowiedź jest złożona, ale bardzo łatwo wybrnąć z takiej sytuacji, bo jako kulturoznawcy możemy na przykład założyć, że wszystko jedno co, ale wszystko stanowi kulturę człowieczą i może być oceniane, wartościowane, interpretowane w zależności od okresu historycznego. Ale z drugiej strony, nawet jeśli wierzymy, że to wszystko stanowi jeden obszar, to bardzo często musimy ułożyć program nauczania. A kiedy układamy programy nauczania, to rozmaite etykietki i tagi są po prostu potrzebne, bo dzięki nim możemy lepiej uporządkować treści nauczania, możemy zaproponować kategorie, możemy też poprosić o aprobatę czy dyrektorów, czy metodyków, którzy będą w stanie nam dopowiedzieć, czy na przykład nie przesadzamy na danym poziomie z zawartością konkretnych elementów. Czyli może się zdarzyć tak, że na tym etapie trochę za dużo proponujemy treści związanych z popularnym, a trochę za mało jest treści, które odwołują się na przykład do wysokoartystycznego dziedzictwa polskiej kultury. I jeszcze jako dopowiedzenie dodam, że pojawiają się też takie teorie, jak na przykład to, co zaproponował Zygmunt Bauman swego czasu, mianowicie, że może powinniśmy mówić ze względu na współczesną sytuację medialną o kulturowych wielożercach i jednożercach. Jednożercą byłaby osoba, która nie potrzebuje do życia wielu mediów elektronicznych, wielu źródeł informacji o współczesnej kulturze, bo na przykład wystarcza jej tylko telewizja albo jeden kanał telewizyjny. A wielożercami byliby ci, którzy nie są w stanie się zaspokoić bodźcami proponowanymi przez jedno medium, potrzebują kontaktu z rozmaitymi kanałami komunikacji. Zostawiam Państwa z tym sformułowaniem, bo każdy z nas powinien sobie zrobić rachunek sumienia i powiedzieć, która postawa, która ocena, który sposób postrzegania rzeczywistości to jest ten nasz własny. Ja mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o swoich badaniach, natomiast każdy z nas powinien, ucząc języka polskiego jako obcego, czy też innych języków, pozostawać w zgodzie z własnymi przekonaniami. Zatem jeśli ktoś nie jest przekonany do jednego czy do drugiego, to powinien o tym pamiętać, bo uczniowie bardzo szybko wyczują, że jest się nieautentycznym, że jest się niewiarygodnym. Te rzeczy, o których mówię, można także zestawić z niezwykle istotną kwestią, mianowicie kwestią kompetencji w nauczaniu języków obcych. Dokument, który proponuje nam pewien system opisu kształcenia językowego, mam nadzieję, że Państwo znają,
albo w wersji angielskiej, albo francuskiej, albo w polskim tłumaczeniu. To najnowsze chyba jeszcze się nie ukazało. Warto na marginesie dodać, że Europejski System Opisu Kształcenia Językowego nie jest żadnym dokumentem, który nas do czegokolwiek zmusza. Nie jest ani normą, ani modelem, ale stał się niezwykle wpływowym narzędziem, które przyjęto nie tylko w Europie. I w opisie tych kompetencji zwraca się bardzo dużą uwagę na językowe kompetencje komunikacyjne. Tutaj mają Państwo wypisane je dla porządku. Natomiast o wiele mniej miejsca w tego typu refleksji poświęca się kompetencjom multimodalnym. Warto o tym pamiętać, a do tego jeszcze za sekundę się odniosę. Kompetencje multimodalne można je połączyć także z kompetencjami kulturowymi. Ze względu na to, że przecież ucząc polskości, uczymy nie tylko języka. Chcemy przekazać pewną wiedzę kulturową, w porządku, ale pewien fragment wiedzy o kulturze nie jest związany z językiem, tylko jest związany na przykład z wizualizacją, z obrazem, z dźwiękiem, ze smakiem, z zapachem. I myślę, że wiedzą Państwo, o czym mówię, bo jeśli chcielibyśmy stworzyć jakiś taki kanoniczny model polskości, choćby stereotypowy, to każda osoba, która o pokuszenie takiego modelu się, o powołanie do życia takiego modelu się pokusi, wymieni jakieś obrazy, na przykład wierzbę płaczącą, czy pewne wizerunki najważniejsze, czy najważniejszych części miast. Możemy dołożyć do tego kilka melodii, zarówno te poważne na Chopinie zaczynając, jak i pewne mało poważne na pewnych piosenkach disco-polowych nawet kończąc. Do tego dołożylibyśmy smaki czy zapachy związane z tradycyjnym polskim jedzeniem, które przecież jest inne w każdym domu lub w niektórych domach może być zbliżone, ale w niektórych regionach już niekoniecznie. Zatem byłyby to, nie wiem, pierogi jak u mamy, czy kotlet jak u babci. I te elementy, kompetencje multimodalne, one nam się pojawiają także w procesie glottodydaktycznym, no bo nie da się nie nauczyć na przykład kultury biesiadowania. Nie można odciąć naszych podopiecznych od sposobu, wspólnego sposobu spędzania świąt, na przykład jedzenia kolacji wigilijnej. Zatem tu potrzebny jest nam nie tylko język, nie tylko wiedza taka socjolingwistyczna, jak się zachować, jak tutaj sformułować wypowiedzi, żeby uczcić wysiłek ludzi, którzy nas zaprosili, ale też pewnego rodzaju wiedza, do której angażuje się zmysły, powinna się tutaj pojawić i powinniśmy pokusić się o to, żeby naszym podopiecznym tego typu komponenty dołożyć. To są praktyki codzienności, czyli niezwykle istotny element kultury popularnej, który tak naprawdę jest elementem bardzo istotnym przy tworzeniu tożsamości narodowej. Ale wracając do kompetencji w nauczaniu języków obcych, o wiele mniej możemy powiedzieć o kompetencjach kulturowych, dlatego że o ile możemy określić kompetencje językowe i opisać je przy pomocy poziomów takich jak A1, A2, B1, B2, C1, C2, to nie da się opisać w ten sposób kompetencji kulturowych, bo ciężko jest powiedzieć, co powinien o polskiej kulturze wiedzieć człowiek, który zaczyna u mnie kurs, co powinien wiedzieć, kiedy ten kurs skończy, bo kompetencja kulturowa ogólna człowieka, który przychodzi na nasze zajęcia, ludzi, którzy stanowią naszą grupę, może być na kompletnie różnych poziomach. My po prostu, mówiąc o współczesnej kompetencji kulturowej, powinniśmy przyjąć, że istnieje jakieś minimum, które pozwala nam się dogadać. Nam, czyli przedstawicielom różnych kultur. Zatem wydaje mi się, że gdy mowa o współczesnej kompetencji kulturowej, tej trudno definiowalnej, to w kontekście glottodydaktycznym nie ma sensu, byśmy wchodzili w jakieś głębsze szczegóły, a powinniśmy zastanowić się nad tym, jak stworzyć minimum komunikacji z innymi ludźmi. Tu nasza wiedza o świecie, o różnych kulturach zdecydowanie się przydaje. Natomiast nie możemy wymagać, żeby każda lektorka czy każdy lektor wiedzieli wszystko o kulturach odległych, tych, które są dość daleko od na przykład naszej rodzimy. Z pomocą przychodzą takie oto pomysły.
Mianowicie, że tym minimum pozwalającym się komunikować z innymi byłoby czytanie i pisanie, posługiwanie się nowymi mediami. Także język angielski, ale w rozumieniu Anny Wierzbickiej, która w swojej książce z 2004 roku proponuje dwie niezwykle ciekawe rzeczy. Mianowicie popatrzenie na język angielski jako na minimal English, czyli język, którego może niekoniecznie uczymy się w sposób zorganizowany, ale dzięki oglądaniu rzeczy w internecie, dzięki graniu w gry, mamy jakiś tam elementarny zasób słownictwa, który w trudnej sytuacji może nas wspomóc. I druga kwestia, język angielski, który staje się default language, czyli językiem domyślnym. To trochę tak jak przy komputerach. Jeśli zepsuje nam się komputer, coś tam się nie dzieje, to zdarzają się takie chwile, że pomaga nam wycofanie się do ustawień początkowych. Wtedy jakieś problemy, które się zadziały w tym komputerze, zazwyczaj się eliminuje. Bardzo często nie eliminuje się to, co się zapisało w pamięci komputera, chociaż pewne rzeczy można utracić, natomiast poprzez powrót do ustawień początkowych możemy po prostu wykaraskać się z opresji. I tu, zgodnie z takim rozumieniem, język angielski byłby mimo wszystko traktowany przez nas jako narzędzie, które pozwala nam wyjść z jakiejś językowej opresji, kiedy ani my jako nauczyciele nie posługujemy się językiem uczniów, albo nie w sposób satysfakcjonujący, albo też uczniowie z jakiegoś powodu w stresie, w nerwach czy we frustracji nie chcą do wytłumaczenia pewnych spraw skorzystać z polszczyzny, tylko na przykład zaczynają używać języka najpopularniejszego uczonego na świecie, bo jednak angielski takim językiem jest. Warto jest dodać do tego zestawu kompetencji związanych z kulturą także kompetencję różnokulturową wynikającą z kompetencji różnojęzycznej ludzi. Zachęcam Państwa do zapoznania się z fenomenalną książką Radosława Kucharczyka, który oczywiście jako przykład podaje język francuski, natomiast w swoich spostrzeżeniach pokazuje, jak istotne jest to, że nasze kompetencje językowe, one się kumulują, bo ucząc się kolejnych języków, odwołujemy się nie tylko do języka rodzimego, ale także do naszych doświadczeń z językami, których nabywaliśmy po drodze. Zatem można przyjąć, że biografia językowa każdego człowieka jest bardzo spersonalizowana. Bardzo trudno w związku z tym jest w szybki sposób, bez wysiłku, zrozumieć potrzeby edukacyjne ludzi, którzy stanowią naszą grupę uczącą się na przykład języka polskiego jako obcego. Nie zawsze jest możliwe, żebyśmy poznali doświadczenia wszystkich osób, ale z drugiej strony, jeśli zadamy sobie troszkę trudu, dowiemy się, co ci ludzie robili w życiu, jakie języki znają i skąd pochodzą, to do swojego doświadczenia w nauczaniu języków dodamy także pewnego rodzaju doświadczenia wynikające z rozpoznania trudnych miejsc innych języków i trudnych miejsc polszczyzny, na które mogą napotkać ludzie z innych obszarów językowych, którzy przychodzą do nas po naukę. Ostatnia kwestia, współczesne wyposażenie antropologiczne, to jest takie trochę przeniesienie rozmowy o kompetencjach w nauczaniu języków obcych, czyli przeniesienie kwestii glottodydaktycznych na ten grunt antropologii kulturowej. Ale warto też to sobie uświadomić, że niezależnie od tego, co sądzimy o współczesnych mediach, kanałach komunikacji, aplikacjach itd., to spotkamy się z tym, że epoka wymodeluje nas na siłę, bo jeśli nie będziemy chcieli się dopasować do nowych form komunikacji, to może na początku w sposób niegroźny, ale po jakimś czasie w sposób, który może nam utrudnić życie, wpadniemy w lukę uczestnictwa. I tu chciałbym zwrócić tak na szybko Państwa uwagę na ważne zagadnienie związane z wieloplemiennością współczesnego społeczeństwa, bo my nie wiemy tak na dobrą sprawę, kim są osoby uczące się języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, bo niezależnie od tego, czy to będą studenci, biznesmeni, dzieci w szkole, to my nie wiemy wszystkiego o tych osobach. Możemy czynić pewne obserwacje wstępne, możemy odwoływać się do doświadczenia, które stanowi pewien fragment całości, fragment, z którym my obcujemy.
ciężej jest się odwołać do doświadczeń ogólnośrodowiskowych, bo takich badań całościowych w kontekście polskim się nie przeprowadza. Więc bezpiecznie możemy przyjąć, że ludzie, którzy przychodzą do nas na zajęcia, niezależnie od wieku, są troszkę różni, mogą reprezentować różne plemiona. I to plemię to niekoniecznie kultura i grupa etniczna, z którą ktoś jest związany. To może być też sposób wykorzystywania nowych mediów. Niekoniecznie przekłada się to na wiek. Powiedzą Państwo, że mogą być młode osoby, które kompletnie nie radzą sobie z aplikacjami, mogą być starsze osoby, które nie boją się i świetnie się nimi posługują. Właśnie, wiek może być też problemem, który stanowi o tym, że ktoś należy do jednego plemienia albo do drugiego plemienia. Więc najciekawszą i najprostszą do poprowadzenia będzie grupa, która jest monoetniczna, nie wiem, dzieci z tej samej klasy, z tego samego miasta, z tego samego kuratorium. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy różnicuje nam się odbiorca, czyli pojawiają się ludzie reprezentujący różne biografie językowe, ale także różne sposoby wychowania, różne systemy edukacyjne itd., itd., itd. Zatem zanim przejdziemy do konkretnych działań glottodydaktycznych, należy wykonać takie rozpoznanie, żeby się dowiedzieć, z kim przyjdzie nam współpracować. I jeśli przyjmą Państwo moją argumentację, to możemy przejść do dyskusji na temat kanonu kultury i czym taki kanon kultury jest. Uważam, że jeśli przyjmujemy konieczność zróżnicowania kompetencji kulturowej i uznamy, że do komunikacji wystarczy pewne minimum, to kanonem kultury byłby taki idealny poziom kompetencji. Ale wtedy pojawiają się pytania, czy istnieje jeden kanon, czy może nie lepiej popatrzeć na kanon jako na bazę danych, prawda? Bo oprócz tego, że wiemy, że zmieniają się treści kanoniczne, te wchodzące do programów, na przykład szkolnych, to poprzez taką zmianę możemy na przykład zrozumieć, że pewne kwestie w kanonie pojawiają się ze względów politycznych, a nie ze względów na przykład, nie wiem, zdroworozsądkowych, jeśli pozwolą Państwo na takie uproszczenie. Zatem kanon jako baza danych byłby bardziej dopasowany także do konkretnych potrzeb ludzi, z którymi przychodzi nam pracować, bo bardzo ważna kwestia, którą zostawiłem na marginesie, a do której warto jest wrócić teraz, to jest na przykład pytanie, kogo uczymy, oczywiście, ale też w jakim wymiarze czasowym, na ile jest obliczony kurs, ile godzin mamy do zrealizowania. Bo rozmowa na temat kultury popularnej w nauczaniu oczywiście musi być ściśle skolerowana z konkretnymi wymaganiami programowymi i godzinowymi. I o ile pewnym osobom wystarczy posługiwanie się materiałem uporządkowanym zgodnie z tak zwanym rokiem polskim, to niektórzy mogą od nas wymagać, żebyśmy proces dydaktyczny przygotowali w oparciu o jakieś kwestie bardziej szczegółowe, kulturowe, bo przecież trzeba czymś, jakąś treścią wypełnić nasze zajęcia. A w przypadku języków rzadziej nauczanych pierwszą rzeczą, która się nasuwa, jest autentyczna treść związana z daną kulturą, właśnie po to, żeby nauka języka nie odbywała się w próżni. Z drugiej strony, jeśli kultura popularna globalna stanowi także jeden z elementów takiego podstawowego wyposażenia kulturowego współczesnego użytkownika kultury i języka, no to wiemy, że nie da się uciec od globalnych znaczeń. Nie da się uciec od globalnych tekstów kultury popularnej, bo jeśli każdy się nimi posługuje, jeśli każdy wie, kim jest Superman i kim jest Batman, no to czasem łatwiej jest przygotować pewne ćwiczenia, opisując Batmana czy Supermana, a nie reprezentantów polskiej kultury, która jeszcze będzie stanowiła dla kogoś niszowy element, do którego dopiero się dochodzi. I na tym tle warto jest też uświadomić sobie, że
istnieje coś takiego jak negocjowanie znaczeń, także negocjowanie znaczeń kultury popularnej i oferowanych przez nią struktur mitycznych. Bo myszka Miki może być dla nas bezpiecznym symbolem dzieciństwa, natomiast są takie miejsca na świecie, w których myszka Miki może stanowić symbol amerykańskiej imperialistycznej dominacji. W związku z tym nie jest pozytywnym, lecz negatywnym elementem postrzegania rzeczywistości. I to wszystko powoduje, że kultura popularna jako kod pośredniczący może nam się przydać, bo pozwala na przemieszczanie się między tradycją kanoniczną a idiomami potoczności, codziennością, między sferą zwyczaju i obyczaju, praktyką publiczną, praktyką prywatną, między systemowością mediów, instytucjonalizacją kultury, a przypadkowością codzienności. W takim refleksyjnym użyciu kultura popularna stanowi taki kod pośredniczący i jeśli chcemy odwołać się do wartościowania kultury i do jej oceniania, do tych wszystkich kultur popularnych, masowych, elitarnych itd., itd., to powinniśmy zrozumieć jeszcze jedną niezwykle istotną rzecz. Mianowicie, że niezależnie od tego, czy coś dzisiaj definiujemy jako popularne lub jako elitarne, to taka definicja może ulec zmianie za jakiś czas. Muzyka rockowa, jazz pokazują dobitnie, że można przenieść kulturę popularną z półki niższej na półki wyższe. A wszystko to warto jest także połączyć z świadomością, że polskie dzieje i dzieje kultury polskiej są porządkowane przez pewne paradygmaty. I w tych paradygmatach mieszczą się także nowinki, które potrzebują odrobiny czasu, żeby się w tej kulturze ugruntować. Tu podaję jeszcze kilka ważnych rzeczy, które mogą nam pomóc zrozumieć te popkulturowe potrzeby. Generalnie kultura jest ważna dla upowszechnienia polskości, która stanowi jedną z ofert na światowym rynku kultury, tożsamości i stylów życia. Wszystkim nam zależy na tym, żeby polskość stanowiła markę, żeby była postrzegana w sposób jakościowy. W polskość można zaangażować się tak, jak angażujemy się w kulturę zgodnie z definicją kultury uczestnictwa. Można uczestniczyć, ale nie trzeba. Też należy wziąć pod uwagę tego typu sytuacje. Współczesna kultura popularna to jest coś, co zachęca fanów do aktywności. Czyli możemy mówić o tym, że wokół pewnych treści i tekstów kulturowych, a także popkulturowych, konstytuuje się kultura fanowska. Zgodnie z takim rozumieniem fandomu, perspektywa akafanowska byłaby takim połączeniem spostrzeżeń towarzyszących nauczycielowi, krytycznemu obserwatorowi rzeczywistości, i jednocześnie temu nauczycielowi, który jest fanem kultury. Możemy tutaj mówić o badaczach takich tekstów popkultury, jak na przykład Gwiezdne Wojny. Ktoś, kto jest fanem Gwiezdnych Wojen, uwielbia wszystko, co zostało wyprodukowane pod tym logotypem, ale z drugiej strony taka osoba jako badacz lub badaczka może krytycznie podchodzić do tego tworu człowieczego. Więc można połączyć spojrzenie krytyczne ze spojrzeniem takim emocjonalnym, które towarzyszy naszej sympatii do danego dzieła kultury popularnej. Taka perspektywa akafanowska jest rzeczą normalną moim zdaniem dla każdego nauczyciela języka polskiego jako obcego, bo przecież jestem krytyczny, bo umiem spojrzeć na wydarzenia i na swoją własną historię i na swoją własną tożsamość, rozbierając je na czynniki pierwsze, analizując pewne elementy, które powinny być przedstawione naszym podopiecznym, ale z drugiej strony jestem częścią tej kultury, lubię ją, jestem w nią zaangażowany, mam swoje ulubione dzieła, swoich ulubionych artystów, prawda? Więc to, że jestem krytyczny w stosunku do nich, nie oznacza, że nie kocham tego i że nie jestem po prostu człowiekiem, który chce jak najwięcej na ten temat przekazać innym. Zatem w tej pracy
warto się zastanowić, czy tak naprawdę chodzi nam o budowanie bazy fanów Polski, czy może o coś innego, bo bazę fanów zbudować możemy, natomiast trzeba pamiętać, że fani są bardzo niezależni. Bardzo typowe dla fanów jest to, że pozwalają sobie na nanoszenie nowych znaczeń temu, z czym się identyfikują. A my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ludzie, którzy są zaangażowani w uczenie się języka polskiego czy poznawanie polskiej kultury, w dowolny sposób interpretowali sobie coś, co jest objęte paradygmatami porządkującymi dzieje kultury polskiej. Zatem chyba bardziej chodzi nam o to, żeby stworzyć brandom, czyli społeczeństwo, które powstaje wokół marki, niż społeczność fanowską, która pozwoli sobie na dowolne interpretowanie takich faktów, na jakich nam zależy i które stanowią podstawę naszej tożsamości. I rozważania o kulturze popularnej zacząłem od takiego określenia kultura bliska ciału. Wprowadzanie do nauczania języka jako obcego, dowolnego, elementów popkulturowych, to jest właśnie oddziaływanie kulturą, która jest bliska ciału. Każdy z nas jest fanem czegoś. Każdy z nas ma jakąś swoją guilty pleasure. Każdy z nas lubi robić coś związanego z kulturą języka obcego, któremu się uczymy. Mogą to być piosenki w stylu, który lubimy, mogą to być seriale, które nam się podobają, mogą to być wydarzenia sportowe, które interesują nas jako fanów. Dzięki temu, że to jest bliskie moim fascynacjom kulturowym, to jest coś, co ja lubię robić, oglądać w czasie wolnym, język, który pozwala mi tę przyjemność w swoim życiu utrzymać, także w sytuacji obcej kultury, będzie o wiele bardziej utrwalony. On będzie bardziej wykorzystywany właśnie ze względu na to, że to, co lubimy, stało się częścią naszej lekcji językowej, tej w edukacji formalnej, tej w edukacji nieformalnej. I warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że proszę, mikrofon, ktoś ma włączony mikrofon i przeszkadza. W tej sytuacji, o której mówię, bardzo istotna jest poprzez swoje potężne zaangażowanie wyobraźnia, wyobrażenia i emocje. Bo jeśli ja jestem fanem czegoś, jeśli ja lubię coś robić, to jestem z tym czymś emocjonalnie związany. To jest nie dość, że przyjemność, ale także pewnego rodzaju relaks, coś, co stanowi odskocznię. I w to mogę zaangażować także wyobrażenia, mogę zaangażować media, mogę zaangażować zapośredniczenia, które wykorzystuje ludzkość od samego początku. Bo jeśli jesteśmy ludźmi, którzy korzystają z podstawowego medium kulturowego, jakim jest książka, to czytając literaturę doświadczamy kwestii rozmaitych. Nie musimy przeżyć czegoś i doświadczyć czegoś na własnej skórze, żeby dzięki literaturze dowiedzieć się, jak coś wygląda, zapośredniczyć pewne emocje, wyobrażenia, fakty, wiedzę itd., itd. To nas może ubogacić, mimo że fizycznie czegoś nie posmakowaliśmy, czegoś nie dotknęliśmy. Zatem nie możemy krytykować funkcjonowania współczesnych kanałów komunikacji medialnej, bo one są tak samo prawdziwe, jak prawdziwym jest doświadczenie płynące z literatury. Te wszystkie rzeczy budują takie teoretyczne zaplecze w każdej sytuacji, w której pojawia się rozmowa na temat wykorzystania kultury popularnej w nauczaniu języków obcych. Zatem zdaję sobie sprawę z tego, że części teoretycznej powinno towarzyszyć także przekładanie tych wszystkich elementów na konkretne materiały dydaktyczne, na konkretne programy nauczania. Ze względów czasowych w tym momencie oczywiście Państwu tego nie dołożę do tej narracji. Mogę jedynie zachęcić do dwóch rzeczy. To pierwsza to będzie sięgnięcie do literatury glottodydaktycznej, która jest dość łatwo dostępna, bo mogą Państwo pewne tematy znaleźć i rozpisane
w artykułach ogólnodostępnych, albo mogą Państwo sięgnąć po monografie, w których te tematy kulturoznawcze są poruszane. A po drugie, mogą Państwo wykonać takie ćwiczenie, które jest związane z ogólnodostępnymi materiałami, takimi, które można sobie ściągnąć bez problemu z sieci. Mianowicie mogą Państwo zobaczyć, jak konkretne treści kultury popularnej są wykorzystywane przez autorów podręczników. Pierwsza rzecz, która się Państwu nasunie w czasie tej obserwacji, to będzie to, że kultura się starzeje, tak samo jak starzeją się materiały glottodydaktyczne. Zatem dobierając pewne treści popkulturowe, ludzie, autorzy starają się dobierać je bezpiecznie, tak żeby za 2 lata albo za 3 lata dalej można było wykorzystać dane podręczniki. Mogą Państwo w dalszym ciągu zauważyć, że niektóre popularne pomoce dydaktyczne jako jednego z najbardziej znanych Polaków wskazują Adama Małysza. Prawda? I to jest niestety dobrze i niedobrze. Dobrze, bo to był wielki sportowiec i warto o nim pamiętać, prawda? Był jednym z ulubionych polskich sportowców w historii polskiego wysiłku fizycznego, ale z drugiej strony Adam Małysz jest już dawno emerytem sportowym, prawda? Mamy nowe gwiazdy, nowych bohaterów rozpalających naszą wyobraźnię w zimie. Czy to oznacza, że podręcznik jest zły? No nie, ale z drugiej strony nie jest też najbardziej aktualny. Wymagałby pewnych poprawek, a niełatwo wprowadza się tego typu rzeczy w materiałach, które zostały przygotowane i których nie można od tak sobie zaktualizować. Dlatego te materiały, które są publikowane w wersji elektronicznej, zawsze będą miały przewagę nad materiałami, które zostały opublikowane w formie fizycznej. Ale też z drugiej strony proszę pamiętać, że każdy z nas nauczycieli po wykorzystaniu takiej lekcji może na przykład nałożyć na nią łatę, czyli wyeliminować chociażby przy pomocy nożyczek te fragmenty, które są przestarzałe i można tam wkleić analogiczne, wykorzystujące współczesnych bohaterów popkultury. Więc myślę, że to nie jest problemem jako takie techniczne działanie nauczycieli starających się dopasować do potrzeb użytkowników. Natomiast takie doświadczenie, takie ćwiczenie pozwoli Państwu jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz, bo o wartości kultury popularnej stanowi to, w jaki sposób ta kultura popularna się postarzała. Czyli jeśli Adam Małysz utrzymuje się wśród najbardziej znanych Polaków, wśród polskich idoli kilkanaście lat po zakończeniu kariery sportowej, to znaczy, że faktycznie był człowiekiem, który nas w jakiś sposób inspirował, człowiekiem, który był ważny. Podobnie jest z filmami. Jeśli do dziś uważa się Psy za film ważny i ludzie chcą ten film oglądać i są w stanie zapłacić za bilet na kolejną część tego dzieła Pasikowskiego, to znaczy, że ten film ma znaczenie dla polskiej kultury. To znaczy, że jakoś wpłynął na nasze życie. Zatem warto go przemieścić z tej półki, którą ktoś kiedyś tam chciałby umieścić nisko, na te półki wyższe. Wszystko w rękach i w głosach publiczności, użytkowników kultury i jej uczestników, ale także naszych podopiecznych, coraz młodszych uczniów, którzy przychodzą na nasze zajęcia, bo oni mają swoje inspiracje, swoich bohaterów, do których my musimy także zajrzeć i z którymi także musimy się zapoznać, żeby nasza praca była atrakcyjna. I zauważą Państwo, angażując się w wykorzystywanie współczesnych tekstów kultury, że w pewnym momencie przeobrażamy się w archeologów mediów i kultury. Zauważamy, że coś, co było nasze, czym my żyjemy, nie jest już takie dla pokolenia naszych dzieci czy naszych wnuków. Zatem to, czego wymagamy od nauczycieli chcących się angażować w te lokalne treści, teksty kultury, to jest nieustanne aktualizowanie swojej bazy danych, czyli swojego kanonu.
I to jest ta rzecz, którą chciałem Państwu dzisiaj z grubsza powiedzieć w kontekście takiego teoretycznego zaplecza każdego, kto chciałby korzystać z kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ale nie ma śmiałości lub boi się zapytać. Zatem zapraszam teraz do zadawania pytań, jeśli Państwo takowe mają. I widzę, że na czacie pojawiło się jedno pytanie. Czy można poprosić jeszcze raz slajd numer 8? Tak, już ten slajd będzie w drodze. O ile oczywiście dobrze policzę. Więc może zróbmy tak, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Czy o ten slajd chodziło? Nie, to może 9. Następny. Czy to? Drodzy Państwo, będzie też nagranie, które najprawdopodobniej znajdzie się na naszym kanale YouTube'owym. Tak szybko, jak zostanie opracowane, ale proszę dać nam kilka chwil. A można poprzednić? Oczywiście, bardzo proszę. Zatem będą Państwo mieli to także w postaci takiego filmiku. Ale oczywiście, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje powrotu do konkretnego slajdu, to proszę mówić. Nie ma najmniejszego problemu. Czy mogę już wyłączyć? Tak, dziękuję. Bardzo proszę. Jak widzę, to było jedyne pytanie. Ja mam pytanie, panie doktorze, jeżeli mogę. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład i chciałam zapytać, czy można wprowadzać właśnie takie pierwsze już nazwiska na zupełnie na początkowym etapie nauczania. Czy to ma rację bytu zupełnie na samym początku? Dla mnie, w mojej opinii, jak najbardziej. Dlatego, że jest kilka kwestii na samym początku, które są dla nas bardzo ważne w kontekście nazwisk ludzi. Po pierwsze, odmiana imion i nazwisk, prawda? W zasadzie w każdej sytuacji, w której wprowadza się nowe przypadki, istnieje taka szansa, że odmienimy czyjeś imię i czyjeś nazwisko. Tak? Może nie na pierwszej lekcji, ale zdarzają się tacy studenci, którzy spytają, no dobrze, a dlaczego o tobie mówią Piotra, panie Piotr? Prawda? Czyli już pojawia się jakaś ciekawość, jeśli ktoś nie wie, że polski jest językiem fleksyjnym, no to może się uda zaobserwować takie formy jak Piotra, Piotrowi, Piotrem. Zatem już w lekcji o bierniku pojawia się sytuacja, znam Piotra, lubię Piotra. I jeśli odmieniamy rzeczowniki, to możemy także odmieniać nazwiska Piotra Kajaka. Jeśli odmieniamy, a odmieniamy w lekcji o bierniku także przymiotniki, to zamiast na przykład mam dużego psa, mogę powiedzieć, że znam Piotra Kowalskiego. I tu taka baza nazwisk popkulturowych przydaje się właśnie w ćwiczeniach, bo jeśli mamy na przykład grupę zróżnicowaną i te nazwiska da się odmienić, no to nie ma problemu, ale wiemy dobrze, że są takie nazwiska, których po prostu nie da się odmienić, bo inaczej się je wymawia, inaczej zapisuje. Tak? Może niekoniecznie będziemy mówili, znam George'a Busha i pokazywali, że tam się zapisuje George apostrof A Buscha, tylko możemy dać na przykład nazwisko, nie wiem, nawet Arkadiusz Milik, prawda? Znam Arkadiusza Milika. Więc tu wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby nauczycielskie i też trochę z jakich materiałów korzystamy.
Bo nawet jeśli weźmiemy najbardziej popularny podręcznik, który stanie się naszym podręcznikiem kursowym, no to zakładam, że potrzebne będzie także czasem jakieś ćwiczenie uzupełniające. I w ćwiczeniach uzupełniających, jeśli akurat decydujemy się na przybliżanie odmiany imion czy nazwisk, no to jak najwięcej najbardziej popularnych takich z tego akurat okresu warto właśnie z tego typu rzeczy skorzystać. Mam nadzieję, że pani przyjmuje taką odpowiedź. Absolutnie, absolutnie. Proszę tak. Jeszcze o jakieś dopowiedzenie. Bo bardzo dziękuję. Właśnie tak sobie uświadomiłem też, że aktualnie też jedna z grup, które mam, to jest grupa na poziomie A1. Zaczęliśmy pracę na przełomie lutego i marca. Jest to grupa, w której nie mam ani jednej osoby z krajów słowiańskich, co też jest rzadkie, ale zdarza się. Jest to grupa wielokulturowa. Są osoby z Ameryki Południowej, z Azji, z Europy, więc jest kilkanaście super osób, które są z różnych miejsc na świecie i w zasadzie mało kto wcześniej spotkał się z językami słowiańskimi, więc praca ta związana z wytłumaczeniem pewnych kwestii gramatycznych jest troszkę inna niż by to miało miejsce w grupie ze Słowianami, prawda? Którzy też wiedzą, że te języki się odmieniają i są w stanie akurat zrozumieć, jaka jest funkcja, nie wiem, biernika czy dopełniacza, no bo no trudno, żeby ci ludzie nie rozumieli tego, że to po coś w systemie językowym się znalazło. No i też oczywiście ktoś zwrócił uwagę bardzo szybko na to, że odmieniane są imiona. Jedna osoba zwróciła na to uwagę, druga osoba na przykład nie zwróciła uwagi na to, że nazwiska też się odmieniają. Ktoś potem przyniósł jakiś artykuł z prasy, no bo znalazł gdzieś w jakiejś gazecie, przede wszystkim znalazł polską gazetę, prawda, więc od razu zaczął patrzeć, co tam się dzieje, mimo że ludzie nie rozumieją, ale akurat pewne kwestie po tytułach i po nagłówkach można sobie jakoś tam, prawda, potraktować ćwiczebnie. I też pojawiają się kolejne pytania. Więc ja, czy chcę, czy nie chcę, to jestem zmuszony przez grupę do odpowiedzi na pewne pytania, bo tak mam zwyczaj na przykład na zajęciach, że jeśli się pytania pojawiają, to ja od nich nie uciekam i tłumaczę, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli ludzie są zanurzeni w polskiej kulturze, to bardzo często lektor czy lektorka to są jedyne osoby, których studenci nie wstydzą się spytać, bo traktuje się nas jako specjalistów, bardzo słusznie zresztą, od języka, ale też takich lekarzy pierwszego kontaktu związanych z kulturą, więc jeśli coś jest niejasne, no to zaufanie, które sobie wypracowałem, powoduje, że ludzie przychodzą i pytają. I tu tak bym odpowiedział na każde w zasadzie pytanie, które wiąże się z tym, co nas spotyka w tym polskim kontekście, a dotyka ludzi, którzy się u nas uczą języka niezależnie od wieku. I myślę, że każdy, kto pracuje z dzieciakami, też mógłby o czymś takim zaświadczyć, że dzieci ze względu na swoją ciekawość też do takich nauczycieli, którym ufają, przychodzą z tego typu pytaniami i robi się czasem z tego w zasadzie pół lekcji, no bo nie można tego zostawić bez komentarza. Więc imiona, nazwiska, ci ludzie, którymi żyją, koledzy polscy, te fascynacje, każdy jest fanem czegoś w zasadzie dzisiaj. Więc to zawsze będzie się pojawiało. Takie przełożenie mojej fascynacji w moim języku na coś, co w tym gatunku może mi dać obca kultura. I myślę, że państwo też mogliby o swoich przypadkach jednostkowych poopowiadać, że na przykład jako fani tego rodzaju muzyki chcieli się państwo zetknąć z muzyką w języku obcym, która reprezentuje ten sam gatunek. Zaczyna się od nieznajomości słów, liczy się muzyka, melodyczność tych piosenek, a potem zaczynamy się zastanawiać nad tym, co te słowa znaczą. I zazwyczaj jest tak, że znaczenie jest trudniejsze niż nasz aktualny poziom znajomości języka. Więc jeśli ja jako nauczyciel mam wpływ na tego typu kwestie, bo oczywiście nie muszę, bo to nie stanowi zazwyczaj części mojego programu dydaktycznego, ale jeśli ja mam wpływ na to, to bardziej kontroluję to, z czym się ludzie zapoznają poza salą lekcyjną. Ale tu już idę w dygresję, aczkolwiek jeśli państwo mają tego typu pytania, to też oczywiście chętnie się odniosę.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Miałabym jeszcze pytanie. Ja wiem, że to, że wymagałoby to troszeczkę więcej czasu. Pan mówi, że pan w tej chwili uczy niesłowiańskich studentów, a ja bym chciała właśnie zapytać o słowiańskich, a to nawet tak bliskich jak Czechów. Chciałabym się zapytać, gdyby pan uczył z Czechów, czy pan w tej swojej bazie danych, w tych treściach, w tym kanonie umieściłby materiały, które łączą Czechów i Polaków, czy wręcz przeciwnie, które odróżniają właśnie Czechów od Polaków? To zależy od strategii, którą przyjmiemy, bo nie da się ukryć, że czasami jest tak, że uczymy ludzi, którzy nie są do nas przekonani, a z jakiegoś powodu muszą się o nas pouczyć i uczyć się naszego języka. Więc jeśli istnieje jakieś napięcie, no to warto skorzystać z tego, co ten poziom napięcia obniży. Jeśli da się z kolei zastosować jakąś odwrotną strategię czy jakiś odwrotny trik, to też w zależności od tego, czego potrzebuje grupa. Ja akurat w kontekście takim sąsiedzkim lubię korzystać z elementów, które łączą, bo to doskonale buduje to porozumienie. Prawda, to, że jest pewnego rodzaju bliskość. I to jest kwestią naszego indywidualnego nauczycielskiego wyczucia, kiedy chcemy na przykład wprowadzić do tej narracji jakieś rzeczy, które nie łączą, a mogą podzielić. Więc to wszystko zależy od chwili, zależy od sytuacji. Prawda? W przypadku polsko-czeskim to też możemy założyć, że no nie wiem, mieliśmy ileś tam miesięcy, gdzie raczej było dość dużo napięć między naszymi politykami, takich w życiu publicznym, prawda, że w mediach mogli mówić gorzej, tu mogli coś napisać po jednej czy po drugiej stronie. No może nie było takiego miesiąca miodowego, jak po niektórych wydarzeniach łączących. Więc w takiej sytuacji, jeśli są napięcia tak na co dzień, no to ja bym raczej na przykład przez pewien czas akcentował bliskość, elementy łączące. Natomiast nie da się uciec od problemów trudniejszych, bo też proszę pamiętać, że bardzo często na przykład młodzi dorośli czy dorośli, kiedy przychodzą, żeby się pouczyć języka polskiego, to na przykład mają też jakieś powody naukowe, badawcze, ale też mogą się uczyć, no bo na przykład chcą wejść w tematy trudne, prawda? Mamy także stypendystów z Izraela, którzy starają się na przykład pewne kwestie związane ze stosunkami polsko-żydowskimi zgłębiać. Zgłębiają te rzeczy, które łączą i zgłębiają jakieś tam rzeczy, które stanowią problem i powinniśmy się nad nimi pochylić jako dwa państwa, jako partnerzy i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest z Niemcami, prawda? Podobnie jest z Francuzami, podobnie jest ze Szwedami. Mogą być takie elementy, które łączą, ale na przykład może być w naszej grupie ktoś, kto nie uczy się języka polskiego po to, żeby łączyć, tylko po to, żeby na przykład zająć się czymś, co może nam się niekoniecznie w przyszłości spodoba. Prawda? Więc te techniki i podejścia moim zdaniem powinny być dopasowywane do sytuacji. No i też zależy, jakie jest rozłożenie narodowościowe w danej grupie. Jeśli na przykład miałbym, nie wiem, 5 osób z Czech, a 3 osoby ze Słowacji, 4 z Niemiec, no to wiadomo, że pewnego rodzaju uogólnienie czy wspólny mianownik dałoby się złożyć, tak? Ale gdybym miał na przykład, nie wiem, 3 Japończyków, 5 Francuzów i na przykład, nie wiem, parę osób ze Skandynawii, no to już trzeba by było potraktować lekcje języka jako doświadczenie interkulturowe. Bo o tym nie wspomniałem, a warto by było temu zagadnieniu poświęcić też trochę czasu. Mianowicie polskość może stać się platformą porozumienia z innymi. I poprzez analizę tego, co daje nam polska kultura i język polski, możemy zacząć się przyglądać sobie, swojej kulturze, ale także możemy nauczyć się czegoś interesującego o innych ludziach, którzy wchodzą w skład tej grupy. Tu odchodzimy od takiego etnocentrycznego prowadzenia zajęć. Nie da się tego uniknąć w 100%, dlatego że analizowanie samego siebie i swojej kultury wychodzi z pozycji etnocentrycznej. Ja muszę się rozumieć i muszę przyglądać się swoim sprawom, żeby umieć je wytłumaczyć innym. I to coś stanowi dla mnie instrument, żeby opowiedzieć coś o różnych narodach wchodzących w skład grupy lub też żeby pokazać pewną odmienność lub bliskość kulturową. Więc jeśli na przykład mam
aż tak rozstrzelone, można powiedzieć, kierunki geograficzne i różnych ludzi, których nie da się połączyć jakimiś elementami wspólnymi, no to mam, ja przynajmniej używam dwóch trików. Pierwszy jest taki, że staram się wszystkich edukować, czyli na przykład pokazać, co się pojawiło ciekawego na styku, na przykład polsko-japońskim, co mogłoby zainteresować, nie wiem, Niemców czy Skandynawów, a potem poprosić, żeby no, w miarę możliwości jakąś tam polszczyzną Japończycy mówili o sobie Skandynawom czy Niemcom. Wtedy język polski staje się lingua franca. Do tego chcielibyśmy dążyć, do tego chcielibyśmy zmierzać, zwłaszcza jeśli prowadzimy zajęcia w Polsce. No ale tak jak mówię, bardzo upraszczam te zagadnienia, należałoby się im przyjrzeć i jeszcze omówić i też wysłuchać Państwa głosów krytycznych. Natomiast tak bym ten temat pozwolił sobie podsumować. A mogę jeszcze zupełnie tak na końcu. Czyli z tego, co pan doktor powiedział, mając tę grupę taką wielokulturową, to rozumiem, że technicznie to oznacza, że pan się przygotowuje za każdym razem na dobrą sprawę od nowa do zajęć. Przygotowywałem się w przeszłości, bo na co dzień, na samym początku swojej przygody, uczyłem się tych wszystkich grup, z którymi przyszło mi pracować. I z wieloma osobami jeszcze nie pracowałem, prawda, bo nie było okazji. Więc zawsze w tym arsenale środków lektorskich znajduje się wcześniejsze doświadczenie, zatem jest jakaś baza, z której mogę skorzystać. Ale trzeba cały czas pamiętać, że kultura nie stoi w miejscu, czas nie stoi w miejscu i ludzie się zmieniają. Zatem ja mogę wykorzystać pewne elementy jako bazę, natomiast zawsze, kiedy mam do czynienia z nowymi osobami, z nową grupą, staram się coś tam nowego dołożyć do swojej wiedzy, żeby też się nie skompromitować, bo na przykład ja uczę, że najpopularniejszą polską aktorką jest pani X, prawda? I proszę, to są zadania w podręcznikach bardzo często się pojawiające, prawda? Nie wiem, Pedro Almodóvar jest Hiszpanem. Ale czy Hiszpanie go w dalszym ciągu znają, to ja tego nie wiem. Zatem jedno z moich zadań takich dodatkowych to jest na przykład prośba do każdej osoby w grupie, żeby ktoś opowiedział o swoim najbardziej popularnym kimś. Tak? Na przykład, nie wiem, Juan Sanchez jest popularnym reżyserem hiszpańskim, prawda? Więc jak student coś takiego powie lub studentka, to dobrze by było, żebym ja wiedział, czy kłamie, czy nie. Prawda? Czy wymyśla jakąś osobę fikcyjną, czy też nie. Nie zawsze jest to możliwe, prawda? No ale są takie kierunki oczywiste, tak? Tu znowu wychodzimy z takiego podstawowego rozumienia zawodu lektorskiego, sformułowanego dawno, dawno temu przez legendę Polonikum pana Wojciecha Jekiela. Jekiel lubił powtarzać i zawsze powtarzał to młodszym, i ja też z tego wyrosłem, że lektor powinien być erudytą. No, we współczesnym świecie trochę ciężej, bo jest za dużo tych bodźców kulturowych, za dużo kultur, z którymi się trzeba zapoznać, ale trzeba próbować znać przynajmniej najważniejsze osoby związane z poszczególnymi krajami. Ale jeśli ktoś tego nie wie i na przykład jest praktykantem, hospitantem na moich zajęciach w Polonikum, no to też nie mam pretensji, bo zdaję sobie sprawę z najważniejszej rzeczy, którą mamy jako nauczyciele. To, co buduje prawdziwego nauczyciela, to jest doświadczenie i lata spędzone na nauczaniu, przy tablicy, w działaniach dydaktycznych. Można być utalentowanym nauczycielem, natomiast trzeba popełnić wiele błędów, trzeba się sparzyć, trzeba umieć wyciągać wnioski z tego, co nas spotyka, starać się pracować nad sobą właśnie po to, żeby być jak najlepszym partnerem do pracy z uczniami. Dostałem pytanie na czacie, czy uczniowie zawsze muszą podawać prawdziwe nazwiska. No właśnie nie, bo też zachęcam do tego, żeby nie dać się zwariować też takiej wiedzy faktograficznej. Jeśli ktoś chce oszukać, skłamać na lektoracie, bardzo proszę, ale ma to być zrobione w sposób poprawnościowy, tak?
co najbardziej mi się sprawdza, gdy na przykład pojawia się pytanie o wiek, prawda? Jedna z lekcji początkowych to jest taka lekcja, w której wprowadzamy konstrukcję ile masz lat, bo trzeba ludzi nauczyć, że możemy mieć ileś lat albo lata, prawda? Więc mam 20 lat, 21 lat, ale 22 lata, 23 lata, 24 lata i potem znowu wracamy. 25 lat i tak dalej, i tak dalej. No i Państwo wiedzą, że w Polsce pytanie ludzi o wiek w niektórych przypadkach może stanowić tabu, prawda? Zatem takich pytań w sytuacji publicznej się nie zadaje. I oczywiście część uczniów pochodzi z takich krajów, gdzie to też jest tabu, niezależnie od języka, pewnych rzeczy się nie mówi, no i nawet dowcipnie informuje się o tym prowadzącą, osobę prowadzącą zajęcia, że no, to może ja tak jestem za stary, za młody, coś tam, coś tam. Ja w takiej sytuacji zawsze mówię, można kłamać, tylko trzeba dobrze skłamać, dobrze gramatycznie. Prawda? To jest ważne, że niezależnie co zostanie powiedziane, ważne, żeby zostało powiedziane dobrze. Czyli jeśli ktoś ma 50 lat, a jest w grupie tej, którą ja prowadzę, może powiedzieć prawdę, nie ma problemu, ale jeśli ktoś powie, że ma 18 lat, wszystko mi jedno. Ma być dobrze zastosowana konstrukcja, ktoś ma wykazać zrozumienie dla tych form budujących tego typu komunikat. Więc mogą to być także fałszywe nazwiska, mogą być fałszywe hobby, mogą być rzeczy, których faktycznie się nie lubi, a które się mówi, bo się akurat to pamięta tylko, bo się pracy domowej nie zrobiło. Ma być dobrze, prawda? A jeśli będzie źle, no to też jest taka osoba zachęcana do wypowiedzi, do próbowania nowych konstrukcji, do próbowania nowych form, bo to zostanie poprawione, to zostanie przetłumaczone, to zostanie odpowiednio potraktowane ku pożytkowi wszystkich uczniów w danej grupie. I w ten sposób chyba wyczerpaliśmy pytania. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie i po kilku chwilach przerwy zapraszam ponownie. Tym razem chciałbym Państwu kilka rzeczy powiedzieć o certyfikacji języka polskiego jako obcego. Do zobaczenia wkrótce.